щоб вони свідчили своїм покликанням цілому світу. 7 kwietnia w Morszynie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Bożego Miłosierdzia. Z tej okazji mszę świętą celebrował oraz wygłosił kazanie ksiądz dr Aleksander Kusy, referent mediów katolickich archidiecezji lwowskiej. Druga niedziela po Wielkanocy w Kościele Katolickim to Niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym dniu wiele parafii archidiecezji lwowskiej obchodzi swoje święto parafialne, gdyż kult Miłosierdzia Bożego zaczął się na tych terenach szerzyć pod koniec lat 40. XX wieku i trwał przez całą okupację sowiecką, a po upadku Związku Radzieckiego przeżył nowy rozkwit. Zwracając się do zgromadzonych, kaznodzieja podkreślił, że Bóg jest źródłem miłosierdzia, jakie okazujemy innym. I to dzięki Jego łasce możemy przebaczać i czynić dobro tym, których nie lubimy. A miłosierdzie Boże jest dla nas ucieczką i nadzieją na życie wieczne, bo Pan przebacza nasze grzechy i daje nam przestrzeń bezpieczną, jak lono matki. Na zakończenie mszy świętej wierni parafii morszyńskiej uroczyście odśpiewali hymn dzieńczynny Ciebie Boga wysławiamy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Сын и лишен дом.